Cześć, tym razem podsumowanie miesiąca bez pięknych kobiet, ponieważ Ola poszła na urlop. Postanowiliśmy zrobić to w innej formie, w radosnym gronie nerdów, to znaczy redakcyjnym. Będziemy rozmawiać o najważniejszych wydarzeniach poprzedniego miesiąca. Tematem numer jeden, wydaje mi się, będzie wielka afera związana z Fezem dwójką, którego nie będzie de facto, bo autor tej gry obraził się na cały świat, obraził się na branżę dziennikarską w Ameryce, obraził się na swoich fanów, strzelił focha, napisał na Twitterze, że koniec i nie wiem, czy w ogóle was to rusza w jakiś sposób, bo jestem strasznie zdziwiony jego decyzją, bo tak bym powiedział. Ja totalnie nie jestem w stanie się zgodzić z tym, co przed chwilą powiedziałeś, ponieważ nie uważam, żeby to był jakkolwiek foch ze strony Fisza, tylko raczej dosyć naturalna reakcja na wieloletnie doświadczanie obelg ze strony fanów, internautów i często też dziennikarzy. Gdybym dostał złotówkę za każdą obelgę na Gamezilla, jaka była w komentarzach, bym już miał na PS4 zbierane pieniądze, więc jeżeli się zgadzasz na pracę w mediach, na pracę z ludźmi w tym biznesie, musisz liczyć, że jest hejt, jest trolling. Nie no, taka trochę panienka z niego. A tak, ja nie wiem, czy w ogóle śledziłeś, o co poszło dokładnie ta ostatnia sytuacja, która przelała już szereg goryczy. Na Game Trailers, tak? Tak, ale wszystko zaczęło się od tego, że Game Informer wystosował do Blowa i do Fisza prośbę odnośnie skomentowania kwestii self-publishingu. No i on odmówił i dziennikarz Game Trailers w niedwuznaczny sposób skomentował jego postawę. Tak, natomiast... To było chamskie, trzeba przyznać, że się zachował bardzo po buracku. No ale mimo wszystko, czy to jest powód, tak, którym tą czarę goryczy miał przelać? Wiesz co, ta czara goryczy przelała się o tyle mocno, że z różnych stron internetu zaczęły teraz dochodzić, pojawiać się wypowiedzi różnych osób, również dziennikarzy, które też, jak się okazuje, przez wiele lat doświadczają tego typu zachowań i mają tego dosyć. Mielu, jako osoba najdłużej w mediach i najdłużej obrażana przez swoich czytelników, jak to skomentuję. Ty się nie śmiej, bo myślisz, że w papierze ludzie, jak pracujesz w papierze, to ludzie cię nie obrażają? Oczywiście, że to robią. Tylko tego nie widać, bo nie drukujesz ich listów. Nie robią tego, robią to na forach. Teraz akurat doświadczamy tego sami, tak już wiesz, już tak normalnie, tak jak i wszyscy, którzy się w jakiś sposób udzielają aktywnie w internecie i jest to, no niestety jest to normą. Oczywiście chcielibyśmy z tym jakoś walczyć, no wczoraj napisałem tekst o tym, że gracze są hamami. No niestety hamami, tak, to znaczy, że wychodzą z tego. Nie mówię, że wszyscy, absolutnie tak nie jest, natomiast dziwne jest to, że kiedy rozmawiamy ze sobą o naszej pasji na żywo, to w ogóle nie ma takich rozmów, tak jak w internecie, nie naskakujemy na siebie. Dziwne, że to wszystko właśnie wychodzi, kiedy zakładamy ten płaszczyk anonimowości, kiedy siadamy przed monitorem, przed klawiaturą. Tutaj akurat nie mieliśmy takiego wydarzenia, to normalnie było jawne naskoczenie dziennikarza Game Trailers na Fisza. Moim zdaniem gość przesadził i to dość mocno, natomiast zgadzam się tam po części z nim, że fajnie by było, gdyby twórcy jednak chcieli się wypowiadać, szczególnie ci najbardziej uznani, ci, którzy odnieśli jakiś sukces, natomiast nie ma takiego obowiązku, nie ma obowiązku, że my też wysyłamy codziennie przecież masę pytań do deweloperów i oni nam nie odpowiadają, nie mają czasu, czasami w ogóle cisza, nie dostajemy żadnego maila zwrotnego. Należy pamiętać, że sukces tych deweloperów, sukces ich gier, nie mówię teraz o naszym przypadku, tak, mówię o Stanach, w dużej mierze zawdzięczają jednak mediom, prawda? Te gry niezależne są popularne w pewnym wąskim gronie, stosunkowo wąskim, ale te najgłośniejsze tytuły, które ja gram, bo ja nie jestem fanem indie, gram w te gry indie naprawdę z topu, to są nagłośnione przez media i oni zdobywają popularność, a potem nagle się odwracają, bo już są na tyle znani, że i uznani, że nie widzą powodu, żeby dalej się udzielać. No wiesz co, no to jest dla mnie kwestia... jest to strasznie, no, ten dziennikarz przesadził, ale jednak twórca Feza, no... Każdy ma prawo do swojego podejścia i jeśli oni nie chcą się wypowiadać, okej, nie muszą, natomiast nawoływanie do bojkotu, że nie piszmy o ich grach, nie wypowiadajmy się, jest trochę słabe. Ale z drugiej strony ten twórca Feza też przesadzał, miał wiele wypowiedzi naprawdę bardzo chamskich, bardzo takich... wiele ataków na Twitterze, na ludzi,
I z jednej strony chcemy być bliżej twórców, chcemy z nimi rozmawiać, i wtedy się okazuje, że ci twórcy to nie jest jakiś wyidealizowany pan deweloper, który tworzy grę, jest miły i uczciwy, tylko że to jest zwykły człowiek, który ma jakieś swoje problemy, często uzewnętrznia je. I tu pytanie też się pojawia, czy to jest dobrze, że łączymy gry z ich twórcami. To, co się dzieje często w innych dziedzinach sztuki i kultury, pojawia się w grach. Nie wiem, ja od siebie dodam, już tak odbiegając od tematu gier, że bardzo lubię płyty kultu, a nie za bardzo przepadam za czytaniem wywiadów z Kazikiem na przykład. I po prostu jest ściana i rozgraniczam to. I tak samo, czy nie powinniśmy po prostu zrobić w przypadku Feza. Grać w fajną grę, a to, co on robi na Twitterze, zignorować. Jak najbardziej jestem za tym, żeby rozgraniczać dzieło od twórcy. Nie musimy lubić takich ludzi jak Fish, nie wiem, nie musimy... Możemy uznać... Tak jak Chmielarz, tak ostatnio jak... miał wiele kontrowersyjnych wypowiedzi. Okej, ja akurat bardzo lubię słuchać Adriana i... Znaczy, lubię go słuchać, ale się nie zawsze zgadzam. Ale z jego strzelaniny są rewelacyjne. Natomiast tak, bardzo lubię jego gry i tutaj nie widzę powodu, żeby stawiać tutaj jakiś taki znak równości, że jak on coś powiedział, to ja nie będę grał w jego gry, tak? Bo to nie jest akurat coś, co mnie bardzo interesuje. I tyle. I tyle, tak. Twórcy, jeśli chcą strzelać focha, to proszę bardzo, dla mnie jest to trochę dziecinne zachowanie, jednak mimo wszystko rozumiem, że tam przegięli, koleś z Gentrails przegiął, ale jednak mimo wszystko to... Nie powinno się tak skończyć. Nie powinno się tak skończyć. Drugim ważnym tematem tego miesiąca był Kickstarter i według mnie porażka Kickstartera, bo w przeciągu paru tygodni nagle wyszło parę fuck-upów, parę obsów, jakichś przesunięć, wyszło na jaw, że nie mam wystarczającej pieniędzy, żeby te gry skończyć, chociaż zebrały 5-krotnie, 10-krotnie większe budżety niż zakładano. Dlaczego to nie działa? Skończyło się, bo to od samego początku nie było, wiesz, realistyczne tak naprawdę. Wielki, piękny sen, że będziemy tworzyć gry bez wydawców, tak? I owszem, może w przypadku paru projektów to zadziałało, no ale widzisz, jacy są twórcy, tak? Tutaj możemy zobaczyć, z czym borykają się wydawcy, przynajmniej czasami, tak? Zawsze mówimy, że to oni są tymi złymi, a tymczasem tutaj widzimy, jak to czasem się zdarza, że twórcy gier tylko wsiorbią więcej pieniędzy, więcej. Zrobimy fajny projekt, a później płaczą, że ojej, nie udało nam się go skończyć. I trochę się to wszystko rozwlekło. To jest jakiś absolutny brak dyscypliny, że im więcej kasy, tym bardziej te projekty są rozdmuchane, no ale kurczę, trzeba kiedyś się dopiąć. Przecież minął już rok chyba od tych pierwszych takich kickstarterowych sukcesów, które się w ogóle nie przełożyły na sukcesy, jeżeli chodzi o premiery. Ale jest to generalnie bardzo interesujący temat, ponieważ to wszystko, jeśli spojrzymy na to z zewnątrz, brzmi jak recepta faktycznie na sukces, ponieważ ktoś da nam pieniądze na grę, tą grę później dostanie za te pieniądze, które w to włożył, no i właściwie wydaje się, że wydawca nie jest potrzebny, ponieważ mamy dużo możliwości, żeby wydać się gdzieś tam samemu, Steam, a jakieś inne platformy, więc właśnie główne pytanie wydaje mi się w tym momencie to, które zadałeś na początku, że co się stało z tymi wszystkimi pieniędzmi, które powiedzmy zebrał Tim Schafer. No wiesz, Double Fine pracuje kilkadziesiąt osób. Tak, oczywiście, ale jeśli spojrzymy na kwotę, która została zebrana i to, że nadal projekt nie jest ukończony, jest to intrygujące. Wiesz co, no to temat tutaj jest prosty. No, oni po prostu rozciągnęli produkcję, ale to nie jest tylko dlatego, że oni tu przejedli, że nie mieli pomysłów, że nie wiem, siedzieli i zamawiali pizzę, a później, o kurczę, panowie, mieliśmy w ogóle robić grę, a wydaliśmy pieniądze. Tylko oni dokładali kolejne jakieś pomysły, a może zrobilibyśmy tak, a może tak. Pamiętajmy, że gry to nie jest coś takiego, co da się zaplanować na samym początku. I okej, koniec i nic więcej nie będziemy do tego dokładać. To jest proces, w którym ciągle się coś zmienia. Jeśli dostajesz więcej pieniędzy, no to wiesz, no a może jednak bym coś zmienił, a może bym poprawił, a może bym wyrzucił ten poziom, a może bym dodał 15 następnych. I no tutaj najwyraźniej Schafera trochę poniosło i jego ekipę. Istotne jest to, że on powiedział, że nie będzie więcej zbiórek kickstarterowych na jego grę, tylko on będzie sprzedawał ją w częściach, tak? Czyli dokończy to, co robią teraz, no i to wypuszczą, jeśli ludzie kupią
wystarczająco dużo. Tak? Ale jeżeli nie kupią, to nie będziemy pieniędzy na drugą część. No to będziemy mieli, wiesz, kolejne Shenmue, tak, które się urywa i cześć, mamy kolejną niedokończoną opowieść. Bardziej interesuje mnie, co dzieje się w przypadku, kiedy tak jak z tą planszówką, kiedy gość bierze więcej pieniędzy, niż tak naprawdę zakładał na samym początku, a mimo tego nie kończy projektu i się zwija, i co się stało w takim razie, no co z tymi pieniędzmi? Przecież napisał, że mu przykro i że się postara je zwrócić. No to my powinniśmy też coś takiego zrobić. Właśnie dziwne, że nie jest to na Kickstarterze w żaden sposób zabezpieczone, ponieważ chociażby na naszym rodzimym Wspieram to w zasadach jest jasno zapisane, że jeżeli projekt nie zostanie ukończony, to wszystkie pieniądze wracają do darczyńców. To jest niemożliwe, wydaje mi się, bo projekt może nie być skończony, bo w połowie się rozjedzie, ale już zostało przejedzone, te pieniądze zostały wydane. Znaczy nie wiem, na jakiej to zasadzie działa, czy po prostu czy nie jest przypadkiem tak, na Wspieram to, znaczy nie wiem, mogę tutaj tylko gdybać, ponieważ nie sprawdzałem tego, ale być może te pieniądze trafiają dopiero po zakończeniu zbiórki do tego. Co, no nie wiem, nie interesowałem się regulaminem, ale tak na chłopski rozum, no to co za różnica, czy nie masz pieniędzy, czy masz pieniądze na jakimś koncie zewnętrznym, którego nie masz dostępu. No tak, no ale zbiórka trwa powiedzmy 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc, no i później dostajesz te pieniądze, te rzeczy. Warto też pamiętać, że z grami jest tak, że to nie jest projekt, który kompletnie nie istnieje, a my dopiero z nim wystartujemy, kiedy dostaniemy pieniądze. Przynajmniej ja tak z tego, co kojarzę, jest bardzo mało takich rzeczy. No nie wiem, zdaje się, że Franco dopiero wystartuje taką pełną parą, kiedy zbiorą pieniądze. No, na razie to są jakieś tam grafiki koncepcyjne. Natomiast no, te projekty zazwyczaj są już opracowywane. Natomiast twórcy chcą pieniędzy na coś konkretnego, tak, na rozwój tego, chcą widzieć, czy to w ogóle ktoś to kupi, czy to się sprzeda, czy oni będą mieli kasę, żeby to dokończyć. Natomiast no tutaj dla mnie najważniejszy temat jest taki, że widzimy, że cały ten Kickstarter, cała ta idea crowdfundingu bardzo szybko zweryfikowała rzeczywistość, jak to wygląda, że jednak ci wydawcy być może są potrzebni, na jakiś tam stopniu. Nie będzie tak, że crowdfunding totalnie wykosi dużych wydawców. Zwłaszcza, że gry z crowdfundingu są wydawane przez dużych wydawców. Przecież Wasteland będzie wydawany przez Deep Silver. Co jest dla mnie zupełnym nieporozumieniem, że gra, która była ufundowana przez fanów w takim klimacie odcinania się od tych dużych korporacji, jak już powstanie, to będzie wydana przez dużą korporację. Nie rozumiem tego, ale nie muszę. Jakiś syndrom Petera Molina. Raz jestem niezależny, raz idę do dużej firmy, bo brakuje mi pieniędzy, a później nie lubię korporacji. Tak? Tak. No dobra, w każdym razie lipiec możemy zapamiętać jako ten miesiąc, kiedy okazało się, że cała prawda o Kickstarterze, tak, tylko prawda. Na GameZilly. Nic więcej do dodania.